Moi drodzy, licytacja pierwsza, czas start! Ja zrobię za 1000! Ja za 500! Ja za 200 i lecę! Dalej! Podobno wszystko ma swoją cenę, a ty za ile zagipsujesz się na 3 dni? Ile chcesz, by nałożyć prawdziwe pijawki na twarz? A ile by zanurkować w najgłębszym basenie w Europie, czyli Deep Spot, na głębokość 12 metrów, by otworzyć skrzynię, mając tylko 5 oddechów? I to właśnie sprawdzimy dzisiaj. Za ile zrobić jakąś postraną rzecz? Dwie paki w mojej kiermanie. No ja mam taktykę, no i tyle, nie? Ja mam taktykę. Ja mam taktykę, że nie zejdę niżej niż 5 zł. O, w dupę! Tutaj jest wielka rampa. Za ile się zdupcycie z tej rampy? Z czegoś? Za minutę! Ja za 100! Kulenoga, ja robię 100! Ej, czeka! Nie wszystko ma dużą cenę, ale dzisiaj sprawdzimy, jakie mają ceny właśnie różne rzeczy. Wyzwanie jest 7, a każde z nich coraz mocniejsze. Na przykład kolczyk w nosie, albo dostęp do twojego telefonu, no a na sam koniec najmocniejsze zadanie. Wydzieranie całego palca na czarno. A zaczynamy od wielkiej rampy, za którą Przemo na przykład 100 ma. Co? Ej, ogólnie dobra, ja wiesz, powiedziałem, ja to zrobię, ale powiem tak, wydaje mi się, że nie ma żadnych szans, żebym utrzymał tą hulajnogę. Ej, ogólnie ja uważam, że oni zwariowali, że wyście tak zgodziliście za tyle, bo to jest hardcore. Nie, pamiętajmy o zasadzie, jak nie zrobicie challenge'a, się założyliście, to oddajecie tyle samo hajsu, nie? Przynajmniej to jest tylko 100, nie? To nie jest tak źle. W tym odcinku wszystko ma swoją cenę. Patrz, zobaczymy teraz tą odległość. Chłopie! No boję się, bo to naprawdę jest, bo to jest naprawdę niebezpieczne, wiecie o co chodzi? To nie jest skok na bungee, gdzie ja po prostu skaczę, nie! Właśnie to jest najgorsze! To nie jest, że ja po prostu mam skoczyć, tylko ja muszę kontrolować to! Mega się stresuję! Kurde, ale mi słabo jest, nie? Jakby Przemo jest zielony. Generalnie zaczęłam się stresować tobą, Przemek też. Zarazem pleje, nie? Ja nie mogę na to patrzeć! Ja się boję o niego. Ja nie chcę mu mówić, ale mnie też przeraża ten ruch tutaj, który może cię zabić. Jezu! Idzie. O! Zamarł! Jakby go sparaliżował po prostu! Ale to jest takie, że to jest sekunda! Nie wiesz, co się dzieje, to jest sekunda! Zjadę i nagle jestem tu, budzę się tu! Ja się zastanawiam, ale wiadomo, nie zrobię tego za darmo. Ale nie wiem. Mogę kolejną stóweczkę dodać. Trzymasz 350, dawaj. No to 400. Masz kask, ochraniacze i lecisz. 4,5. Fałszywie. Jak skoczysz, no. Hajs. Jak spróbujesz, ale się wydupcysz, zero, nic no, się dzieje. No dobra, może. Ale jak nie zrobisz, dajesz na wszystkim tyle, ile powinnoś wygrać. No ja wkładam do puli jeszcze 5 dyszek od siebie. Czyli jest 500? 500! Pierwsza większa. Super! Super! Słuchajcie, moim zdaniem, jako profesjonalny bookmacher, warto wsadzić trochę więcej w tą inwestycję. No, szybciej bije serce na górze. Ej, dobra, jest to strach! 5 sekund i daję 5 dni! 5, 4, leci! Ale mi to uciekło jeszcze raz! Ja mam tak, że zaraz zacznę płakać, bo się tak zestresowałam, bo zobaczyłam Dominika, który po prostu leci. Ale 152 tętna! 160 tętna! Ona jest naprawdę przerażona, 160 tętna, nie to jest mega. Ja pierdykam! No to jest tak mocne, że ja staję nogą i ona mi drży i ta hulajnoga cała się rusza, nie? Najlepszy spał tak, tak. Leciałaś na tą dużą! Leciałaś na dużą! Zarobiście! Prawie na dużą poleciałaś! Brawo! Brawo. Ej, ale że ona się odważyła! Brawo. Miałem pytać, jaka jest twoja cena. No nie no, z małej to bym próbował za 500, no. Za 500? Tych myślałem! Fasti, za 500! Małej ja daję 100, jak Friz jedzie. Frizu, dwie 100 łącznie. To ja 100 wykładam. Ej, 400 zł? Ej, 500 mówisz, masz 300. Ej, bez kitu. Ej, nie, chyba nie chcę. Ale jak? Jeżeli ty dołożysz 100, to mam 500. No to mogę dołożyć 100. 500! Ale jak zjada się w dupce, to zero. No tak, no zero. Tak, ja. Dobra. Let's go! Ja! Ej, nie ma szans! Karol, nie rób tego, masz dziecko, masz pręty w regosłupie. Każdy, kto tam stoi, jest tak blany. Ej, Fausty, że ty to zrobiłaś, jesteś królem. Jak ręce! Jak ręce, jak się tyle... No bo to po narodzinach dziecka jest już inaczej. Ja! Więc dobra, zapraszamy po schodkach w dół i wracaj do dziecka. Lepiej mieć tatę z zębami. Co? Dobra, chodź do nas, Karol. Chodź, dawaj po tej stówie idziemy, bo... Dobra, dobra, szkoda czasu. On już wie jak jest, więc teraz zjedzie od razu. Nie, patrz! Się mega boi. Eee! Oj, fajnie! Przemu, jak ty to zrobiłeś?
zrobiłeś? Ja nie wiem! O, jedzie! O! Oficjalnie jestem na zero. Ja się zastanawiam, ile mógłbym dostać za double backa, którego nigdy nie robiłem. A tu jest możliwość, żeby to zrobić, bo jest... Dawaj, to jest stóweczkę fajną. Za double backa? Za double backa, za double backa. No to ja mogę 5 dych dorzucić. Ale to już jest dyntka, raz to robiłem i sobie przedziurawiłem tutaj zębem. Nie? Straszne. Pięć dych. Oddajesz? Oddaję. Czyli zarobiliśmy po 5 dych tutaj. Nie mam rady. Wybicie jest złe. Wychodzi na to, że Przemek to jest królem. Ja jestem królem hulajnogi po prostu. Ale... Dobra, Kwolci, jak tam? Kwolci! Jak tam? O co chodzi? Dobra, jedźmy do domu. Dobra, słuchajcie, idziemy sobie fajnie do domku. Ja tutaj mam jedną fajną rzecz. Jest to blender. Czy ktoś chciałby sobie z niego zjeść, wypić coś? My wszyscy, reszta osób, przygotujemy mu ten pyszny napój i musiałby go pić za każdym razem, jak idzie do talety. Dobra, masz i 300 są. Masz i 300. Nie. A za ile? Ja dołożę, ale też jest warunek, że nie może być nic ostrego. No to wiadomo. No nie, dobra, ostrego, no to nie. No masz już 400 i gwarancji braku ostrości, tak? O. No to dla mnie 500 jest za mało. 500 jest za mało. No tak, 800 mi to biorę. Fausti, ja dołożę stóweczkę, jest 650. 650, no to już jest, to już jest do przyklepania. No 650 to biorę. I bez żółtka, bez żółtka i bez kapsaicyny. Dobrze. Klep. Idziemy, słuchajcie, kupić rzeczy Fausti, każdy po jednej. Wziąłem dla Fausti pierwszą rzecz do szejka. No płynny on musi być, no nie? Także troszeczkę zamieszamy przyprawy do zup i drugich dań. Bierz mleko. O ja pierdziele. Czekoladowe. Dobra, lipę. Ja pomyślałam o smalcu na przykład. Dobre, bo będzie strasznie ciężko to przełknąć. Będziesz... Ja biorę karmę jakąś za psa albo kota. 4% mięsa. Aż mi się w brzuchu zrobiło niedobrze, jak teraz... To były produkty, które wybraliśmy, więc pojechaliśmy do domu, by przygotować szejka dla Fausta. Normalnie wrzucaj skórę. Skóraka. Ale lipa. O Boże, kochany. A dawaj tego smalca. Szczerze? Pani? Mam dość. Ej, ale to jest smród! Dobra, za ile rzucisz? Panuszka. Ja 5 dyszek mogę ci dorzucić do mnie też. Czemu? Dorzucasz 5 dych za 150 piję. Proszę. 5 dych. No i jest. I 150. Całe! Na wąsach! Na wąsach mam kawałek skóry! Warte! Jest niedobre. Mam bełta, ale... Jakby to nie jest to, że ona od razu bełtnie, ale później brzuchem kilka razy napiję. Lipa. W tej serii osoba, która zgarnie najwięcej hajsu, dostaje specjalną niespodziankę. I tak wygląda tabelka teraz, więc jak widzicie, no jest jeszcze to w miarę wyrównane. Jest o co walczyć. Dobra, słuchajcie, akcja jest taka. Kto sobie zagipsuje nogi? Ale to nie jest lajtowy challenge. Znaczy to absolutnie nie jest lajtowy. To w ogóle nie jest lajtowy challenge. 400 i robię. Dobra. Za 400! 400 coś takiego spektakularnego. Ja mówię tak, jakby dali 1000 zrobił. To rzucam 200 i robisz jeszcze jedną prawą rękę. Albo lewą. A ja to rzucam koniec 200 i robisz kolejną rękę. Dwie ręce, dwie nogi. Ej, Bola! Bola! Ej, ja chyba jakby nie jestem świadoma, co zrobiłam. Chyba nie. Ale ogólnie ktoś się będzie musiał też podcierać. Ja nic nie zrobię. A jak nie zrobisz, to pani znam. Jezu, ale grube to jest! Jedyna pozycja, w której ja jestem w stanie spać, to jak leżę na brzuchu i jedną nogę mam zgiętą. Ja nie zdaję sobie sprawy jeszcze chyba, co ja będę przeżywać przez najbliższe dni. Ale powiem wam tak, że ja do tego, ja bym ubrał pampersy od Michała. On ma pampersy XXL dla, takie, dla dorosłych. Ubrałbym pampersy. A za ile ubierasz, ty chodzisz tylko pampersy do końca tych 3 dni? Dobre to jest! Możesz zmieniać, ale musisz robić do pampersa. Nie wiem, ja się dziś z koleżanką widzę i trochę... Wstyd by był stary. 300 już, dobra, no to już... Dobra, już za dużo. 300 by już jest, 400 jest. No to 3 dych dodaj i tyle. No to jest, 400 zł. A ty za 350 dawaj. No co, normalnie. Masz dziecko, to wiesz, będziecie razem się bezpieczać. Są pampersy, nie mam pojęcia skąd wiedzieć, że mam pampersy, ale proszę bardzo. Ej Dominik, ja dorzucę 100 i ty za 500?
A ja ty przynajmniej za ile byś pompersa założył? Chcę pompersa mieć. Ja mogę Dominikowi dołożyć stówkę i żeby on miał 5. Książka na sobie świeci. Finalnie ktoś dorzucił jeszcze stówkę i w puli było 600 zł dla Dominika za pompersa na 3 dni. Możesz mieć tylko na kupie. No tak. Ale czujesz tak dziwnie strasznie, ale przyjemnie, tak lekko. O dupę, nie przemyślałem jednak chyba tego. Ale dzisiaj na siatkówkę jadę. No a Pola zaczęła właśnie swoje wyzwanie. Chyba ktoś nie będzie używać telefonu. Bez szansy. Ja mam pytanie. Mogę tak tym. Jakby nie ma szans, ja? Żeby tak samemu pole. Wstać. Będziesz musiała jakoś wstawać sama. No. Jak mumia. Jakby 800 to jest w ogóle jakby żenująca cena. Jest to bardzo mała cena. Ej, dobra, ogólnie leję. Oksyn. I musisz wychodzić! Ty no, ale szczerze? Przynajmniej nie musiałem iść do kibla. Dobra, słuchajcie, akcja jest taka. Telefony na stół. Ha, wiem co to jest. O, w dupę. Ja nie wiem co to ile jest. Ile kosztuje dostęp do waszego telefonu? Oj, Beca. Pełniutki dostęp. Co jest dajecie bez? Wszystkie hasła, jak trzeba coś odblokować, odblokowujecie, pokazujecie, robicie to co chcemy. Ej, a ty, bo się zastanawiasz. No widzę. Ja mam lipę na pewno. Ja mam tam tyle trafowych rzeczy. No to właśnie, traf. Przemek Pro rezygnuje z tego challenge'u, od razu telefon chowam, ja tyle powiem. Ja też rezygnuję. Ja mogłem dać. Za ile? Dyskutujemy. Właśnie Freeza jest najciekawszy, telefon jest prawnie Freeza. No tak. Ale stary, wiesz ile tam rzeczy jest do ukrycia? Przede wszystkim się bierze numer. Żadne nie ma do ukrycia rzeczy. Czyli na luzaku? Pełnym luzaku? A Domin ty? Mordo, Instagram już nie ma w ekipie. Pakoła jest twój. Dobra, słuchajcie, 800 daję, kto bierze pierwszy? Za 800 samogarnię mogę. To jest bez komunikatorów, nie wchodzimy w rozmowy. Stówkę mogę dorzucić. 900. 900. Jest 900. No ja stówę też dorzucę. Biorę! 1000 biorę! Nie, poczekaj, rzuciłem stówę czy nie? 1000. Rzuciłem stówę? Tak. Okej, okay, wszyscy no są. Zanim użyjemy, zastanówmy się do co chcemy zrobić. Tak, nie jest rozmowa. No. Aplikacje bankowe, tak żeby sprawdzić... To tylko dla zasady. For fun, tak? Stawamy folder też. Ukryty z galerii. Mhm. Stresujesz się, Kostek? No trochę. Czekaj, trzeba dobrze pomyśleć. Ma Tindera? Tinder jest. Jezu, ja bym jest miał. Jest solidny Tinder. Wywalił. Ale możemy zainstalować. Możemy zainstalować. Dobra, 3, 4, start. Lecimy, zdjęcia. Dawaj zdjęcia i let's go. Ten kurde, lecimy. Kurde, brawo. Czyja twarz? No, ja. Myślę, że ta twarz nie ma nic kurde. A to stare zdjęcia. O, jest coś! O kurde! A, nie, to zdjęcie miało nie być. A ty do mnie jesteś! Co jest? Lokalizacja Dom Jensi. Ale on ma tu tylko z T5-ma, bo to jest stary telefon, więc... Ej, on szukał, on szukał. Ej, nie ma nowych rzeczy żadnych. Dlatego szybko ten Tinder instaluje. Banki. Dobra, wchodzimy tutaj. Analiza wydatków. Analiza wydatków. 2023. Uuuu, 230 tysięcy. Strasznie. I 205 wywalone. Dobra, dawaj tego Tindera. Dobra, to... Jest, dobra. Ej, Jezu, ile tu dziewczyn. W cycach! W kolczyki, w sutkach! Boże, mam kac, idę jaki plan, wytrzeźwiesz, wiesz, dobry plan, jutro nie dożyję, co jutro masz w szkołę i kolczyka robić jakiego, w pępku. Mam w nosie teraz w cycach, ale ten pępek, oho, on w cycach najgorszy, pępek. Co to za lipa jest? Przeglądarka historii ewentualnie jeszcze. Dawaj historię przeglądarki. Polineza francuska. Indonezja Bali. Komputery. Dawaj szybko jakieś wideo odpalmy, randomowe w galerii, na statek. Random. Screeny! Screeny. Zapomnieliśmy o tych screenach. Deska, Maja. Deska. Już nie zastępuje chyba. Słuchajcie, 5 sekund ostatnie. A to są strasznie stare. Koniec czasu. To są stare rzeczy, nic nowego. No nie. Easy tysiaczek. No dobra, bo to są 3 telefony w grze jeszcze, tak? O, tam się okej. To jest 2 telefony. Bez szans. Są 2 telefony w grze. Ej, ale w sumie aplikacja bankowa Freeza by mocna była, bo tam można by było te przelewy, no nie? To ile dajesz przemo za aplikację bankową? To ja na bankową za 400 pokażę wam. Tylko to są moje i mojej firmy, ale nie managementowe. No wiem, no nie wiem. No, i wam powchodzę wszędzie, gdzie chcecie. Reakcji wrzucamy, ale zcenzurujemy to film. Ale my możemy zobaczyć. Ale możemy sprawdzić. Nie zobaczcie tej rzeczy i pokażę, dawaj. No, dobra. To bankowe całe. Zabijcie. 180 koła jest na... Ale czekaj, teraz na tu produkt. 10 tysięcy dolców, 30 koła. No i 180 tysięcy złotych jest po prostu na koncie jakby tym biletowym, nie? A co płatności? O, na przykład, to była rzecz bardzo ciekawa. Ulubka i ekipa, daj. To za przelewy z ekipy. Aha, czyli po prostu jest to wypłata.
miesięczna w na to życie. Jest to mocne! Dawaj ten portfel. Dawaj krypto, gdzie to jest łączna wartość twoich wszystkich akcji. Tak, tylko że to jest przez to, że mam tutaj są też akcje, jakie to pochodzą. Tysiące czy miliony? Miliony. To są miliony? Ej, to są miliony. Ale co jest? Nie. Ja pierdolę. No! Widzowie, ogólnie, bo powiem tak, kwota jaka jest tutaj, nie da się jej w ogóle w żaden sposób opisać, to wam powiem. Tu jest wyliczona wartość firmy, akcji, ekipy. Wiesz co chodzi? My myśleliśmy, jakby nie wiedzieliśmy, że to jest tak ten przecinek, wiecie o co chodzi? Nie wiedzieliśmy o skali po prostu, myśleliśmy, że jest to niżej, rozumiecie? Tak jakbyś policzył sobie dziesiątki z setkami. To jest tak niestworzona cyfra, że żaden człowiek nie odczyta, że to jest ta kwota. Jak numer telefonu. Ale to dosłownie numer telefonu. Krypto jest dobry proces. Przecież solidny jest krypto. Ale ciekaw jestem na tym, czyli ty jesteś łącznie, to masz 65% zysku, łącznie, ogólnie, tak overall. To jest łącznie, no tutaj są tacy... Czyli zysk, zysku jest samego zysku. Solidnie i powiem tak, dużo ciekawsza ten twój bankowość niż tak. Kostka cały telefon. Tak. A mnie na przykład boli dupa po tym, jak to zobaczyłem. Mnie też. W międzyczasie przygotowałem kolejne zdanie, którym była dziara, ale bardzo nietypowa, bo było to... Mały palec u stopy, cały na czarno. Tak. Ty to robisz. Czekaj, serio? Jest tu wyzwał. Porozmawiajmy o ręce. U ręki. No ja od razu od ciebie daję 200 zł na pewno. Ja dam 300, jest 500. Jest już 500. What the fuck? Daję 200 od ciebie. Olivier, 7 i nie musisz mi przelewać za zrobienie prania. Ej, a zrobienie prania 150. No to czyli wychodzi na to samo. Czyli wychodzi na to samo. Masz to samo. Czyli masz 800, dobra, przybijaj. Nie, no, 8. Przybijaj, to mnie krew zaraz zaleje. Albo jak inaczej, to mi przelewasz w tym momencie, bo już mam dość czekać. Dobra, mam. Czyli będziesz na minusie. Dobra, jest! To jest porąbane. Cały palec na czarno. Cały czar. Rozkładamy maszynki. Panie, masakra, bo jakby muszę siedzieć tak, z wyprostowanymi nogami, bo nie ma miejsca i nie mogę jakby... Nie, masakra. Mega żałuję, że się zagipsowałam. Serio, jakby to jest mega niewygodne. Jak cały czas jest taka ręka wyprostowana, to mnie bolą łokcie. A minęły 3 godziny. Jak się podoba? Ale sraka, patrz jak to wygląda, chłopie. To jest. Ja myślę, żeby wydealować co innego. Dobra, oddajesz każdemu po stówie i u stopy robi. Kostek jednak nie chciał zrobić palca u ręki i przez ponad 30 minut negocjował inną opcję dla siebie. Ja to posłucham, bo to trwało bardzo długo. Ostatecznie zgodziliśmy się, że może zrobić mały palec za 400, ale musi oddać poli 150, więc tak naprawdę on zarabia 250, no, ale dostaje niby 400 za mały palec u stopy. Deal. O, wygrywaj go, ej! Bajkę temu wychodzą. Boli strasznie bardzo moje. To wygląda jak postępująca choroba, coraz więcej jej tam jest już. Generalnie tak, chce mi się w szybku. No i Fausti wreszcie poszła do kibelka, co oznaczało, że... Wasze zdrowie, widzowie, i moje tym bardziej. Może nie żegać. Ej, miska jest? Ej, czemu miski ja nie dałem? O nie! Daj miskę, Kamil! Czekaj tylko, żeby nie na tatuaż. Czekaj! Co to jest? To jest skóra. To jest skóra. What the fuck? To się je. Czy... Tego nie podkręcam, to jest tak obrzydliwe, jakby szal zrobił. Dawaj, popij sobie. No, popij. I to nie jest... Dobra. To jest tam... Tam skórkę nie wiesz! Skóra z ryby! Ej, to jest taki ból, że jakby nie da się nie wydawać jakby dźwięków. Jest straszny ból, taki full. Ej, dobra, okropnie ten palec. Najgorsze są części wyczuwalne przez język, czyli właśnie ta skóra, że ja miałam wrażenie, że to są ości i to jest coś, co powoduje, że się cofa. Ale absurdalnie mnie boli łokieć w prawej ręce, jakby okrutnie mnie boli. Ja będę próbowała się dogadać. Uwaga, kogoś to jest challenge z nas, kolejny. Co mamy? Tak, to jest septum w nosie. To był mój challenge. Ale ja nie chcę też tego robić, bo to nie jest w moim vibe. Nie, ja stóweczkę mogę dać Przemkowi. Ale... Dobra, masz 200 już, masz 200. Przemek, daj 100. Ej, ale przecież to możesz wyciągnąć, bo tych 3 jest stary, a bój jest na pewno lepszy niż to. Bólu nie ma. Ja właśnie tu siedzę i... No dobra, to robmy to. Jest! Robisz kolczyk za... Przemek, nigdy nie wiem, że tego kolczyka. Chyba zamdleję. Ale co ja mogę tu robię? Serce mi solidnie bije. Najwyżej padnę, no i tyle. Już mnie to boli. Ja już płaczę. Ale to chwila jest. To chwila ukłucie już nie będzie boleć. Dobra, gotowe? No. Patrz, o i koniec bólu. To już tyle, Przemek. Ej, ale właśnie! Fajnie wygląda!
gwiazda rocka! Tak, pasuje i mega git! No. Mega git! No jasne! Łezka nie poleciała jedna, tylko sześć, a po siedem? Gadajcie, że to w ogóle nie boli, to by bolało! Bo to, ty masz rodzić dziecko, kobieto! Ale ja dziwne, bo czuję, że mi coś lata w nosie. I idę zobaczyć, jak wygląda. Ma. Dziwne trochę, nie wiem, czy mi się to podoba. Ja mam takie coś, że ja wolę ciebie bez kolczyka. Też dobrze wyglądasz, nie wyglądasz źle. To w ogóle nie jest takie coś, że wyglądasz źle, no, ale wolę ciebie bez. Dziwne, to jest mega znak. Let's go! Boli, boli, strasznie. Ej, ja nie wiem, czy nie zrezygnować już, stary. Najgorszy ból życia, stary, już mam dość. Jakby tu mam pudełko, bo jakby miałem moment, gdzie chciałem wymiotować już. Z bólu, stary. Kostek ma już 1000 zł, a zaraz skończy dziarać palec i zgarnie kolejny hajsik. Jak na razie, no jest najbliżej niespodzianki. Dobra, to jest gotowe. Szczerze? Mega trapi beka, ale ból, stary, umieram. Ej, jak to wygląda? No śmiesznie. Strasznie źle. No dobra, jednak się jaram, że to mam. A teraz jest jeszcze jedna fajna akcja. Jedźmy w pewne miejsce. A jest w nim survival w lesie samemu przez całą noc. Ale to słuchajcie, kto zrobi to zadanie, zobaczymy w kolejnym odcinku jutro o 15:00. Do zobaczenia.